Konflikt o wynagrodzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Pielęgniarki i położne otrzymują od dyrekcji wypowiedzenia warunków pracy, które w praktyce oznaczają, że od lipca nie będą otrzymywać wypłaty wyższej o prawie 1000 zł brutto. Szpital zdecydował, że te pielęgniarki, które mają wyższe wykształcenie, zostaną przesunięte do niższej grupy zaszeregowania. Ich zarobki będą cały czas wynosić 7300 zł brutto. Sprzeciwiają się temu związki zawodowe. To są osoby, które tracą z dwóch źródeł, czyli ze źródła najwyższego wynagrodzenia z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, czyli te 2000 zł, o której tutaj koleżanka mówiła, oraz około 800 zł z racji wykonywanych dyżurów u pacjentów poddanych hemofiltracji. Tu mówimy o tym porozumieniu, które żeśmy zawarli w 2018 roku w ramach dialogu społecznego, zaakceptowane i uczestniczyły w tym władze Urzędu Marszałkowskiego, więc to był nasz kompromis na deficyt pielęgniarek na intensywnej terapii. Konsekwencje takiego ruchu są już widoczne, bo pielęgniarki nowych warunków pracy podpisywać nie chcą. To jest realne zagrożenie, nie tylko potencjalne, ale realne zagrożenie. Jeżeli chodzi o oddział anestezjologii intensywnej terapii, biorąc pod uwagę to, że planowane są wypowiedzenia zmieniające, już 8 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek z zespołu anestezjologii i intensywnej terapii znalazło inne zatrudnienie i planują odejść z pracy. I to nie jest tylko zagrożenie, to jest realna sytuacja, w której one odchodzą z pracy tam, gdzie będą lepiej wynagradzane. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i proponowanie pielęgniarkom innej grupy zaszeregowania jest konieczne ze względu na ogromne dziury w budżecie placówki. Tylko teraz deficyt wynosi 1 800 000 zł miesięcznie, a to nie koniec szukania oszczędności. Jesteśmy teraz na etapie pochylenia się nad planem zatrudnienia i tu mówię o grupie zawodowej poza pielęgniarkami i położnymi. W innych grupach zawodowych dyrektor do spraw lecznictwa w tym tygodniu ma czas, żeby się tutaj nad tym pochylić i będziemy też racjonalizować zatrudnienie w grupach zawodowych, pozostałych, szczególnie w grupach lekarskich. Strona związkowa zamierza prowadzić nadal rozmowy z dyrekcją szpitala. Wniosła też o zorganizowanie spotkania z marszałkiem województwa śląskiego.